Jedziemy do telewizji. Dzisiejszy odcinek to podróże po kraju, poszukiwania na plażach, jak również udział w programie Projekt Plaża emitowany przez telewizję TVN. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was z parkingu w Kołobrzegu. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem, spędziliśmy nockę. Teraz jemy śniadanko i uciekamy nad morze, nad molo, żeby poprowadzić poszukiwania. Przejechaliśmy z Kołobrzegu do Świnoujścia, bo tutaj będziemy mieć też, jak już wiecie, wcześniej wspominałem, swój występ w telewizji, ale zaparkowaliśmy w miejscu, gdzie z morza tutaj w kanał wpływają statki, bo Hania dopytywała i chcieliśmy jej pokazać troszkę plażę z innego punktu widzenia, tam gdzie też jest żegluga. Podczas dzisiejszych poszukiwań będę użytkował wykrywacz metali Rutus Versa z najnowszą cewką, taką małą snajperką. Ewelinka odpala co? Swojego dołusika. Ta plażyczka, na której jesteśmy, jest bardzo mała, ale na tą główną, na tą dużą udamy się później. Na plażę zobacz, trampolinę. Hania znalazła na oko, ty nie trampolina, tylko zejść, bo to jest opona, żeby cię to nie wciągnęło zaraz. Bynajmniej wygląda na oponę. Ty mała odkrywczyni. A tam mama prowadzi poszukiwania, zaraz podejdziemy zobaczyć, co znalazła. Plażyczka może i mała, ale jara. Zobaczcie, wyskoczyło 5 zł. 5 ziko, patrzcie. I to jakie? Ewelinka starsze. Mówi, to patrzymy. I jeszcze 5 groszy. I 5 groszy. I to widać, że poleżało. Ty to masz farta. I czekało. No ba, ja zawsze mam farta. Najpierw pokażę Wam moją znajdkę. Jest to 2 złote, tutaj przy lustrze wody, a spójrzcie, w tle przypływa sobie statek, który jest stylizowany na statek piracki, który przywozi tutaj turystów po morzu. A tutaj te 2 złote. Kopałam tutaj i znalazłam 10 groszy. Idziemy zobaczyć, co tam Krzysiu kopie. Może coś ciekawego? Co tam? Dźwięk piękny. Sygnał. O. Muszelki. Muszelek to tu jest dużo, natomiast złotówka. O, widzisz. Najpierw było 2 złote. A ja 10 groszy. I złotówka. Także no nie jest źle, pomimo to, że ta plaża jest wąska, jakieś sygnały są. Ale zadowalające jest to, że nie ma takich tych sygnałów śmieciowych, że tak powiem. Więcej mało jest, śmieci, prawda? Jak już jest sygnał, to konkretny. Z monetą obiegową. Nic nie mówisz? Bo nawet nie zauważyłam, że tu jesteś. Kurde. Nie zauważyła mnie, że tu jestem. A ja cię tu podglądam, co ty tutaj szukasz. No jest sygnał. Nie gadaj, że już od razu byś miała monetę. No, prawie. Prawie była moneta. Zrywka. Pięknie gra wykrywasz. Za chwilę zobaczymy, co tutaj jest pod ziemią. Co tutaj jest, co tutaj jest, co tutaj jest? Nie. Taki. A wyglądało jak moneta. Przednio. Tam myślałem, że już moneta, nie? Ale. Wskazywało na monetę. Ale sygnały są. Prawie monetkowe. Gdzieś jest tutaj ten sygnał. No, tu jest takie twarde, piaskowe zawarstwienie. Gdzie to jest? Tutaj gdzieś. Gdzie to? Gdzie ten sygnał? Gdzieś tutaj jest. A, jest tutaj, zobaczcie. A to ja mam bardziej ciekawszą monetę. 50 groszy. Zgadnij. Piątka. Podobne.
No to dwójka, jak podobna. Dwa, ale euraski. O, widzisz? No. Na wierzchu. A wiesz dlaczego? Co są tego typu monety? A, no wiesz, przyjeżdżają tu obcokrajowcy, to i rozrzucają dla nas takie monety. A przede wszystkim dlatego, że jesteśmy blisko granicy. Stąd mamy tak w linii prostej z 2 km do granicy polsko-niemieckiej. I w ogóle tutaj w Świnoujściu, w Kołobrzegu jest bardzo dużo niemieckich turystów. Nawet Hania mówi, mamo, tu wszyscy mówią po niemiecku. No, także jest sporo, ale stąd też właśnie trafiają się między innymi euraski. Takie dostaliśmy informacje od chłopaku, żeby zwrócić na to uwagę. No ba. A jak bije ten eurasek? Weź ten. Ostro. Ostro, 2 euro. Ale moim bije ładnie. Ładnie. Dobra. Sieć jak pijańca. To już na lody masz, tylko jechać teraz za granicę. Ale trzeba do kantora jechać, a nie? I kończymy poszukiwania na tej plaży. Generalnie pochodzone. Coś tam wyszło. Plaża Świnoujściu, poszukiwania zaliczone. Mamy teraz późne popołudnie jedziemy zobaczyć na tą plażę, gdzie jutro będziemy występować na żywo, żeby jakby obcykać teren, jak to wygląda, a później musimy znaleźć jakieś miejsce na nocleg, żeby spędzić nockę i jutro rano o 8 już być z powrotem tutaj na tej plaży, ale oczywiście w innym miejscu. I trochę się stresujemy, czy nie? Nie. Nie, także naturalnie. No zawsze występ przed kamerami. No jest jakiś to stresujące, ale... A my vlogerzy przyzwyczajeni do kamery, tak? To chciałaś powiedzieć? No właśnie, o to chciałam powiedzieć. No to niech tak zostanie, nie denerwujemy się, nie stresujemy. Nie. Także jedziemy i pokażemy wam te miejsce, gdzie jutro będziemy działać na żywo. Idziemy! Ania niezadowolona. A statki ci się podobały? No, nie podobały mi się. A przy stoisku TVN. Ania postanowiła sobie popływać. Ania, jaka woda? Anna, bliżej, jaka woda? Ciepła? Chodź tu bliżej. Chodź tu. Bliżej. My już w naszych wyrkach czekamy tylko na Ewelinkę, która przyjdzie z letniej toalety. A Haniu, tak w ogóle zapytam się ciebie jeszcze raz. Czy ty się denerwujesz przed występem? Przed kamerami? Nie. Nie, na pewno? Nie. Na pewno się nie denerwujesz? Nie. A przekażemy jakieś pozdrowienia dla naszych widzów, dla naszych mieszkańców? Nie. Ty nie chcesz? To ja to zrobię, także. No, my pomalutku już się kładziemy, żeby wypocząć, bo jutro dla nas ważny dzień. Tak jest? No to a kiedy przyjdzie moja okładka na telefon? Nie wiem, kiedy przyjdzie. Chyba jutro, nie. No, wiem. Jak wrócimy do domu, no to będzie i okładka na telefon. No, także do zobaczenia. Do zobaczenia rano. Pomachaj wszystkim. Dzisiaj nasz ten dzień, występ w telewizji. Jak się czujecie? Trochę zmęczony, ale dobrze. Po nocce wszystko spakowane, jedziemy na plażę. Jedziemy. Także dla nas to nowe doświadczenie, nowa przygoda, kolejny występ w telewizji. No ale żeby uczestniczyć, to musimy najpierw dostać się na plażę. Jaka to była plaża? Inter coś tam. No także jedziemy na te Inter coś tam, gdzie już jest od wczoraj miasteczko TVN. Jadąc do plaży w Świnoujściu, musimy przejechać pod tunelem, a tam w tle widać wielkie statki, które będą płynąć do Szwecji. A my tymczasem zbliżamy się już do tunelu, pod którym przejedziemy kilkukilometrowy odcinek.
Hania też informuje swoje znajome wszystkie, że będzie występować w telewizji. Hania, nie ma czasu, ty się wypinaj z pasów i śmigamy nad morze. No dawaj. Denerwujesz się czy nie? Nie ma czym. Ja po telewizji z tobą pogram. To już jest doświadczenie z kamerą przy nagrywaniu vlogów, także nie ma stresu, prawda? Tylko tam nic nie wytniemy. No nic nie wytniemy, a tutaj sobie możemy robić korektę wszystkiego i powtarzać dane scenki. No ale tak to jest. Najważniejsze, że humory dopisują z rana. Dokładnie, damy radę. A jak wyjdzie, za chwilę zobaczymy. Naszym oczom ujawniło się morze. W tle dużo statków i kutrów. A tutaj po prawej stronie całe miasteczko TVN, do którego za chwilę wejdziemy. Pogoda dzisiaj piękna, bez większego wiatru, w miarę ciepło i z tego trzeba się cieszyć. I idziemy do środka. Hania gra w piłkarzyki, no bo przecież to Hania nasz piłkarz najlepszy. A zajrzymy sobie teraz za kulisy. Ewelinka korzysta z zabiegów pani, która narzuca jej puder na twarz, żeby się nie świeciła. A podkład, przepraszam, za nietechniczne wyrażenie się, ale po prostu się na tym nie znam. Tak wygląda wszystko od kuchni, a ja idę do Hani, bo chcę pograć w piłkarzyki. No to gramy, idziesz. Z tamtej strony idziesz. No. Dobra, dobra. No, gramy. O, samobójczy. A, ja sobie sama. Dajesz. Dobra, to teraz ty zaczynasz. Dobra, i rzucamy. Gdzie to jest? No, na środek i jedziemy. Pyk, pyk, pyk i... Gra, bo... No. Pierwsze sekundy przed tym, jak będziemy na żywo. Ewelinka już pierwsze sygnały wyciąga. A tam Hania sobie radzi. Masz pinpointera tu w środku, Hania. Hania, za chwilę telewizja do ciebie przyjdzie, wiesz? Jest git? Jest git, Hania? No to dobrze. Są pierwsze sygnały u Hani. A włączyłaś ProPointer? Sprawdź, czy działa. Działa. Nawet trzeba czasu. Garka mi się. Hania coś tam kopie, ma jakiś sygnał. Co ty tam kopiesz? No to dajesz, szukasz. Miła, fajna forma rodzinnego spotkania.
Chcieliśmy pozdrowić naszych przyjaciół i mieszkańców gminy i miasta Słusz. Pozdrawiamy. Ta rodzina jest wizytówką tego regionu, tak jak Świnoujście jedną z wizytówek zapomniał Pomorskiego. Tyle na dziś z projektu plaża. Emocje jeszcze nam towarzyszą. 4 minuty na antenie. Kupa czasu. Chciałoby się dużo więcej powiedzieć, dużo więcej przekazać wam informacji, ale tak się nie da. Ogólnie się cieszymy, że mieliśmy te swoje 4 minuty. Także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. A my jedziemy dalej. Będziemy kolejną nockę spędzać busem i pomału wracać do domu. Natomiast jeszcze zahaczymy jakąś tam plażę po drodze. Ale jeszcze nie wiemy gdzie dojedziemy. To wam miejsce pokażemy. Generalnie ze Świnoujścia do miejsca, gdzie mieszkamy, jest prawie 460 km, także coś tam po drodze na pewno. Wyhaczymy. Po drodze z małymi przygodami łącznik stabilizatora się wyhaczył i jakiś przeciek się tutaj zrobił. A tak to git. Łaty! Łącznik stabilizatora się tam rozdupcył. Po polsku? No jedziemy dalej. Mielno, dotarliśmy do Mielna. Ogarnęliśmy sobie taką miejscówkę do spania na takim placu 200 metrów od morza. Jest bezpiecznie, no i przede wszystkim, jak wcześniej wspomniałem, blisko do morza. Odpoczywamy, jemy i śmigamy nad morze. Oczywiście z wykrywaczami metali, żeby jeszcze zakończyć ten dzień poszukiwaniami. Idziemy teraz na główną plażę, ale zobaczcie, tu jest tyle ludzi, że ja nie wiem, czy jest szansa odpalić wykrywacz metali. Za chwilę się przekonamy, jak dojdziemy na plażę. Hobby Horsa. Ja mam wykrywacz i mam przyjemność pierwszy raz na plaży w Mielnie poprowadzić dzisiaj poszukiwania, z czego jestem bardzo zadowolony. Zmęczony po całym dniu, ale szczęśliwy. A ja jestem zmęczona i posiedzę sobie z Hanią na kocysiu. Nie będę dzisiaj poszukiwać. Poszła! Go! Jak tam twoja kobyła? Sprawdza się czy nie?
Plaża w Mielnie wygląda bardzo atrakcyjnie. Powyżej Wytym jest kurort. No i bardzo dużo osób odwiedza tą plażę. Na przywitanie w Mielnie padła złotówka, także dobrze otwarte poszukiwania. Łe, tam złotówka, piątek, to byłoby coś. Skąd go teraz tu wziąć? Może ten piątek w trakcie, wiesz, poszukiwań się gdzieś tu przybłąka. Nawet się to nawet zrymowało. A ta dziewczynka tam z tyłu biega, to czyje to dziecko? Dziki koń. Dziki koń. Weź. Ty to nasza jesteś? Nie, jestem szybka. Jestem szybka. Dwie radości. Pani prędkości z mojej gotówki. Okej! Na razie gestami to pokazuję. A teraz pokażę, co jest. Kolejny sygnał to kujka. Trochę tutaj podleżała. Aplauz dla mnie? Nie no. To tylko 2 złote. Nie no, tylko 2 złote. To nie jest goldzik, to 2 złote. Ale będzie i goldzik. No, ale no, cieszę się, że jest publika i są oklaski. Publika nie dla ciebie, dziupasku. Hania idzie do mnie. No to jak tam sytuacja? Znalazłeś coś? Sytuacja jak sytuacja. Oczywiście, że znalazłem, bo jest tutaj złotówka znaleziona i jakaś spinka, ale kówka bardziej. Nie wiem od czego. Znaleźlisko. Zadowolona ze złotówki? No, a to co znalazła? Co znalazłaś? A co to jest? Takie kółko, to się jakby frisbee. No to jest takie frisbee. A tam ci chłopacy za mną, no to oni rzucili te kółko, myśleli, że będzie blisko, a daleko poszło, ale pomodliłam się, przyleciały fale. No i wołam mama, żeby wyciągnęła. I... No to czyli musisz oddać to teraz. Mama im krzyknęła, że kółko uratowane, ale i nie da. Tatu, proszę mi się kąpię, ale zakaz kąpania. A kawałeczek dalej, kolejny sygnał, a tym razem co? 5 groszy. I kolejna moneta. Tym razem kolejna złotówka. Jakie frisbee, jakie granie. Pogramy, pogramy. I gratulacje, złotóweczki. Także na tej plaży jest naprawdę sporo monet. Plaże trochę inne niż te, które wcześniej przeszukiwaliśmy, czyli Mierzeja Wiślana, Krynica Morska, Stegna, Piaski. Tutaj troszkę inna jest specyfika poszukiwań. Jest bardzo dużo starych monet, także jest szansa, że jutro będzie bardzo dużo, bardzo dużo fajnych rzeczy, bo u nas, jeżeli chodzi o Krynicę Morską i Stegnę, to jest bardzo dużo poszukiwaczy, a tutaj odkąd jesteśmy, widziałam jednego. Nie ma nikogo w Mielnie, nie widać po prostu. W Mielnie nie, ale widzieliśmy w tym, w Świnoujściu. Jednego. A u nas jest masę, ale kończąc to, dzisiejszy dzień bardzo emocjonujący, nowe doznania, nowe doświadczenia, nowa przygoda, występ w telewizji. Zmęczeni, szczęśliwi. Przygoda, podróże, kilometry i tak dalej, jeszcze trochę też rozdupcone auto. Ale to podsumowując, jesteśmy szczęśliwi. Zadowoleni. I zadowoleni. Także do zobaczenia w następnym odcinku. My będziemy tutaj prowadzić poszukiwania. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Mamy nadzieję, że będzie czym się pochwalić w następnym odcinku. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. I na razie. Tak, ta złotówka to znalazłem jeszcze. Takie sytuacje ściągają wielu osób, które są zainteresowane, co się wydarzyło. Pływa ratownik na skuterze, dron wisi w powietrzu, też pewnie przekazuje jakieś tam informacje. Są tutaj służby medyczne, także... Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.